naszym gościem Jakub Jałowiczor, portal Opoka. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Chyba zaczniemy rozmowę od pana oceny sytuacji, w której znalazła się pani prokurator Wrzosek. Oskarżenia o to, że te całą potok prawnej korespondencji przygotowała jej kancelaria. Wydaje się być bardzo poważny. Kancelaria zupełnie przypadkiem związana z panią Grzegorczyk-Abrams. Kancelaria, która potem przejęła obsługę prawną mediów publicznych. Proszę powiedzieć się, pana zdaniem, to jest rzecz, która nie powinna wyjść na sferę publiczną, bo to była przecież wiadomość dość poufna. I dlaczego wyszła? Czy to jest jakiś efekt porachunków wewnątrz koalicji? Tego się oczywiście wykluczyć nie da. No jeżeli, tak generalnie patrząc, jeżeli tego typu informacje mocno poufne i znane naprawdę niewielkiej grupie osób wychodzą na jaw. No informacje łącznie z tym, że dokument jest kopiowany na urządzeniu, którego nie ma w ministerstwie, a jest w kancelarii Clifforda, bo nawet takich rzeczy można się było dowiedzieć, no to ewidentnie jest to, no musiał ktoś, jak to się niespecjalnie elegancko w środowisku mówi, strzelić z ucha, czyli po prostu zacząć informować o tym, co się działo. Jakie są przyczyny, to trudno powiedzieć, czy to, bo wspomniałem, że to możliwe, że to są porachunki w samej koalicji, ale równie dobrze jakieś swoje powody może mieć ktoś, nie wiem, czy z pracowników, czy w ogóle zaangażowanych w tę sprawę, no to jakby trudno szyć teorię. Natomiast nie jest to raczej wiedza, którą można było zdobyć z zewnątrz. To jest kancelaria, która miała ogromne interesy w Rosji. W 2007 roku zdobyła tytuł najlepszej firmy prawniczej Federacji Rosyjskiej. Pomagała, współpracowała z Sberbankiem również po 2014 roku. Współpracowała, organizowała rundy finansowania dla inwestycji Nord Stream. No, w 2022 ogłosiła, że wychodzi z Rosji, ale została tam kancelaria prowadzona przez jedną z partnerek, czyli takich wysoką rangą pracowników danej kancelarii, i ta firma dalej tam w Rosji działa. Te rosyjskie konotacje, one tutaj są przypadkowe? No, rosyjskie to jedno, ale pamiętajmy, że no, zupełnie niedawno, teraz właściwie okazuje się, że przynajmniej tu teraz przypominamy sobie o tym w Polsce, że ta sama kancelaria była oskarżana o to, że w Niemczech utrudniała pracę funkcjonariuszom, którzy prowadzili działania wobec niej. No, być może to tłumaczy to, dlaczego, to w jaki sposób prowadzone są w tej chwili działania śledczych w Polsce. No, także tutaj nawet jakby ktoś chciał cokolwiek utrudnić zgodnie z prawem, już nie mówiąc o jakimkolwiek innym, to trudno to jest wykonalne. Skoro mamy zatrzymanego, któremu przez cały dzień uniemożliwiono kontakt z adwokatem, to widać, że tutaj zabezpieczenie operacji daleko poszło. Natomiast mówię to tak z lekkim przekąsem, a jeśli chodzi o ten ślad wschodni, no to niestety jest klimat, z którym, gdyby nie wojna, mielibyśmy pewnie do czynienia non-stop. To znaczy to, że zachodnie firmy przez wiele lat były i tak naprawdę często ciągle są, chociaż po cichu, uwikłane w zasadzie, bo tak to trzeba nazywać, w interesy Rosji. Interesy bardzo szkodliwe, głównie dla Polski, ale w dużej mierze często dla innych krajów zachodnich. Pamiętamy, jak kwestia surowców i konieczności skorzystania z surowców rosyjskich, to był problem, kiedy prowadzono śledztwo w Wielkiej Brytanii w sprawie zabójstwa Litwinienki nawet, więc to naprawdę nie trzeba być krajem z dawnego bloku wschodniego, żeby mieć świadomość, że interesy z Rosją to jest problem. W Polsce dowiedzieliśmy się w grudniu, że istnieje jakaś grupa wejście na WhatsAppie, że były prowadzone przez wiele dni przygotowania do przejęcia mediów publicznych, no a potem całego państwa, depisizacji. I dzisiaj okazuje się, że te przygotowania były prowadzone właśnie, czy można sądzić, że były prowadzone właśnie w tej kancelarii. Na ile nam to zmienia punkt widzenia, na ile nam to zmienia naszą wiedzę o sytuacji, w jakiej jesteśmy? No, z jednej strony to zmienia trochę ocenę profesjonalizmu wykonania całej akcji, to znaczy
To, że osoby zaangażowane kontaktowały się przez komunikator w taki sposób, że trudno się dziwić, że to wyszło na jaw i to bardzo szybko. No to była daleko idąca amatorszczyzna, tak z takiego gangsterskiego punktu widzenia. Tak skorzystanie z pomocy dużej kancelarii, no, wydawałoby się, że już taką amatorszczyzną nie jest, chociaż z drugiej strony, jeśli mamy prawie że na papierze to, że to dokumenty powstawały nie tam, gdzie trzeba. Mówię prawie, dlatego że no, z dokumentów ewidentnie wynika, że nie mogły zostać napisane w takim tempie, jak to w tych samych dokumentach jest podane. Widać, że tutaj po prostu musiały być jakieś nieścisłości, nazwijmy to elegancko. No tutaj też wydaje się, że taka kancelaria tak poważna o tego typu rzeczy chyba powinna była zadbać. No ale z drugiej strony no, też pośpiech przy przejmowaniu mediów publicznych był duży. Tutaj nikt nie czekał na... Tu się nikt nie bawił w szachy, tylko mieliśmy od razu bejsbole, więc może stąd to wynika. Może takie było zamówienie klienta i dokumenty musiały być po prostu od razu. Pani Wrzosek, pani prokurator Wrzosek, która jest twarzą tej zmiany w mediach i ogólnie, no nagle okazuje się, znajdowała się na stanowisku, w której wszyscy się od niej odcinają. Lex Superomia jest zaniepokojony, pan Bodnar mówi, że no, będzie trzeba gdzie sprawdzić te doniesienia wirtualnej Polski, grozi tutaj albo postępowanie dyscyplinarne, albo wręcz karne, no zero solidarności. No to ewidentnie świadczy o tym, że sprawa jest zbyt poważna, żeby tutaj stosować słynną doktrynę Neumana. Tutaj po prostu trzeba kogoś, i to nie byle kogo, nie jakiegoś tam asystenta czy stażystę, na którego by ewentualnie można zrzucić winę, ale chyba jednak towarzystwo będzie musiało panią Wrzosek poświęcić. A na ile to jest realne, że zostanie ona poświęcona, a nie poczekamy, aż sprawa przyschnie i potem wrócimy do normy? No, prawda jest taka, że tutaj jest możliwych kilka wariantów, bo można poczekać, aż sprawa przyschnie, można ją odsunąć teraz, a potem za jakiś czas, może już nie tak ostentacyjnie, ale gdzieś przywrócić, a może jednak towarzystwo uzna, że to trochę za dużo. To pewnie trudno to o tyle przewidywać, że to po prostu będzie zależeć od sytuacji. No, o tyle niewygodna jest ta sytuacja dla rządzących, dla ministra Bodnara, w ogóle dla rządu, że te doniesienia nie pojawiają się w jakimś medium, które można oskarżyć o to, że jest pisowskie, prawicowe i które dociera rzeczywiście głównie do wyborców na przykład Prawa i Sprawiedliwości. No jednak jest to cios ze strony do pewnego stopnia własnej, więc no, tak jak było choćby ze słynnymi faktorami Mateusza Kijowskiego. No, myślę, że gdyby taki sam materiał opublikował jakiś prawicowy tytuł, no to siłą rzeczy nie miałoby to takiego wydźwięku jak wtedy, kiedy sam Onet, najbardziej opozycyjny z opozycyjnych, uderzył w ówczesną osobę kreowaną wtedy na lidera opozycji, więc chyba i teraz no, trudno będzie tak po prostu zamieść sprawę pod dywan. No, trochę trzeba z tym będzie robić, no co oczywiście nie oznacza, że prokurator Wrzosek, która jednak robiła to, co do niej należało, tak z punktu widzenia rządzącej opcji dzisiaj, nie będzie w jakiś sposób mogła, nie będzie mogła liczyć na to, że coś jednak z tego będzie miała. No, tyle, że to coś to nie będzie być może ta funkcja, którą w tej chwili ma. A jak sobie ta rządząca opcja poradzi z informacją, że pani prokurator, która nadzorowała wejścia do budynków i mieszkań należących do polityków suwerennej Polski, wszystko związane z tym Funduszem Solidarności, była zdegradowana przez pana ministra Ziobro w 2016 roku? To akurat myślę, że PR-owo dość łatwo. Z tym sobie można PR-owo dość łatwo poradzić, to znaczy wytłumaczyć, że tutaj Ziobro zdegradował świetną panią prokurator. No i jakoś pomijać ten wątek, że ona ma po prostu zwyczajnie motyw, żeby się na nim odgrywać. Akurat tutaj pani prokurator nie jest do tego stopnia twarzą całej sprawy, żeby nie dało się tutaj iść w zaparte. Myślę, że się da. Raczej takiej opcji bym się spodziewał, czyli po prostu pomijanie tematu, a jeżeli już wyjdzie, no to pokazujemy, że to przecież świetna, dzisiaj się chyba fachowczyni mówi,
która została niesłusznie przez walczącego, znaczy niszczącego praworządność i obrę zdegradowana. No i mamy też wiadomość z ostatniej chwili, że wczoraj zostali przywróceni do swoich stopni cała grupa prokuratorów, wcześniej zdegradowana przez ministra Ziobrę. Ten widok ministra Ziobry, no czeka jednak ciężko chorego, którego choroba była ukrywana całymi miesiącami. Dzisiaj wiemy, co było. Dzisiaj wiemy, że jest na bardzo silnych środkach przeciwbólowych. No i to wcale nie jest tak, że tutaj już wyszedł z tych swoich problemów zdrowotnych. Pojawiły się też oskarżenia ze strony nawet polityków koalicji, że to jest branie na litość opinii publicznej. No nie, Zbigniew Ziobro przez długi czas nie informował o swojej chorobie jakoś szczególnie. A to, że jest chory, no to jest fakt. No nie wiem, jak oni sobie w takim razie wyobrażają sprawę. Czy on się ma jednak dalej nie pojawiać w mediach, tak jak to było przez dłuższy czas, nawet po tym, jak mu ABW wjechała do domu, czy nie wiem, no rozumiem, że są i tacy, którzy chętnie by się dowiedzieli, że to wszystko była symulacja i takiego. No właśnie, tutaj już momentami hejt naprawdę przekracza granice tego, co z czym w polityce jednak się na co dzień zderzamy. No, bardzo często jest tak, i to naprawdę w różnych krajach, jak się na sprawę spojrzy, jeżeli mamy nawet ostrego przeciwnika politycznego, no to już nie tylko zwykła ludzka przyzwoitość, ale nawet takie cyniczne podejście do kwestii wizerunkowych nakazuje po prostu nie kopać człowieka, który leży chory. No u nas, jak widać, nie do wszystkich to dociera. Aczkolwiek myślę, że jednak to też nie do... No, myślę, że jednak wyborców to też nie zachwyca. No poza oczywiście najbardziej zakręconymi ultrasami, którzy... No mamy osiągnięcie, którego nie było przez ostatnich wiele lat. Mianowicie w Wielkim Tygodniu został aresztowany na 3 miesiące ksiądz. I to nie byle jaki ksiądz, który kieruje Fundacją Profeto. No, wśród uzasadnień takich medialnych jest to, że to egzorcysta. No, sprawa jest, jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądało całe postępowanie, niestety mocno skandaliczna. Mieliśmy tutaj i zabezpieczenie medialne, to znaczy dzień przed interwencją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziwnym trafem pojawia się reportaż na dokładnie ten temat w prywatnej stacji. To na pewno zbieg okoliczności. Pan tutaj zbyt podejrzliwy, panie redaktorze. No pewnie tak, no krążą po prostu informacje, no skoro już działania są przygotowywane, to Abwera, jak wiadomo, się nimi chwali na prawo i lewo, jakiś dziennikarz się dowiedział, bywa. Tak samo jak pewnie przypadkiem jest to, że było nie było znana dziennikarka, która niedawno wróciła do publicznej telewizji, wrzuca szczura takiego PR-owego, plotkę o jakichś tutaj obyczajowych historiach, które miały mieć miejsce podczas aresztowania. No a też jak się dowiadujemy od adwokata, ksiądz kontaktu ze swoim adwokatem nie miał przez właściwie dobę, to znaczy już o 6:30 rano w dniu, kiedy we wtorek, kiedy zaczęła się cała akcja, adwokat dostał telefon, że ma być na miejscu, ale potem się okazało, że właściwie nie wiadomo. Myśmy tę sprawę omawiali na antenie, więc tutaj rzeczywiście faktografię, mam nadzieję, że nasi widzowie mają opanowaną. Za tydzień, tak, od dzisiaj będą wybory samorządowe. W tej koalicji są partie, które przywiązują się do konserwatywnych wartości PSL, ale też Trzecia Droga. Pamiętamy o kotwicy konserwatywnej Platformy Obywatelskiej. Jak takie aresztowanie księdza może wpłynąć na wyborców tych ugrupowań? Są to wybory samorządowe, więc oczywiście tutaj może być i tak, że sprawy po prostu pobiegną własnym torem. Ale wydaje mi się, że w ogóle uderzanie tak mocno i w księdza, i też właściwie to i w opozycję. Winą tego księdza jest to, że wygrał konkurs i wziął pieniądze, które przecież należą się lewicowym fundacjom i powinny pójść na LGBT. Znaczy, to jest niemalże wprost mówione. To znaczy, nie wiem, w większości artykułów o tym zarzucających no samemu księdzu, że wygrał, że dostał decyzję o tym, że to on będzie budował ośrodek za publiczne pieniądze, pojawia się takie hasło, że przecież była druga organizacja wymieniana tutaj zawsze z nazwy. No, ośrodek powstaje, no to można sprawdzić. Myślę, że takie informacje jak to,
że w tym ośrodku miały działać studia nagrań zamiast, co byłoby rzekomo nadużyciem, też łatwo akurat sprawdzić, więc naprawdę te zarzuty, które się czy to jest pojawiają. takie realizacja w praktyce tego postulatu opiłowywania katolików, o którym słyszymy od 2 lat? No, myślę, że tak. Po prostu publiczne pieniądze nie mogą iść na ośrodek prowadzony przez księdza, nawet jeżeli przecież to nie jest tak, że to są pieniądze do kieszeni czy tego księdza, czy jego współpracowników po prostu, ale na konkretną działalność, z której się trzeba rozliczać. I ten ośrodek zwyczajnie jest potrzebny, no ale to nie hostel LGBT, żeby tutaj Swego na czasu przykład podatki. katolicką ortodoksję reprezentowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca tutaj struktur w Warszawie. Ona jest autorką w ostatnich miesiącach słynnego również stwierdzenia: taniej już było. No i coś w tym jest, bo rząd zdecydował się podnieść o 5% ceny żywności, dodając do tego VAT, który został zdjęty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2021 roku, kiedy ceny energii zostały sztucznie wywindowane przez Rosję. Ceny wzrosną, zobaczymy to od razu, później będzie to miało, przełoży się na notowania rządzącej koalicji. Na ceny się przełoży na pewno, zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że żywność drożała szybciej niż wiele innych produktów. No, no, tutaj te wskaźniki wzrostu cen były wyższe niż średnia inflacja w kraju. To na pewno rządzącym nie pomoże, ale akurat no, w tej chwili poza wyborami samorządowymi, które jak mówię, tutaj sytuacja jest taka, że zwłaszcza w tych dużych miastach na przykład bardzo trudno jest cokolwiek by się działo wytłumaczyć wielu mieszkańcom, że być może rządzący mają z tym coś wspólnego i że może mogli się zachować inaczej. Tutaj niestety pewne zjawisko odmowy wiedzy mamy dość mocne, ale na dłuższą metę ja myślę, że to się będzie odkładać. Nawet jeżeli tąpnięcia sondażowego czy w ogóle wizerunkowego, nazwijmy to tak najogólniej, może nie zauważy rządząca koalicja od razu, to myślę, że to będzie ją na dłuższą metę boleć. To się w dużej mierze nakłada ten import z Ukrainy, który obniża ceny żywności, czy ogólnie ze wschodu. I tutaj polscy producenci są pod dużym naciskiem. Pewnie będzie jakaś fala bankructw, jeżeli nie zostanie to powstrzymane, ale tymczasowo koalicji może to pomóc, bo rzeczywiście konsumenci nie zauważą wzrostu cen. Być może, to znaczy prędzej to bądź więcej osób kupuje żywność niż ją produkuje, więc nie wiem, być może rządząca partia po prostu położyła kreskę na producentach żywności, chociaż przypomnijmy, jest to partia, która jest w koalicji z PSL-em, więc tak do końca tego zrobić nie może. To jest w ogóle pogmatwany problem, bo to, że w ogóle żywność spoza Europy jest o tyle tańsza, o ile widzimy, to nie wynika tylko z niższych kosztów produkcji, czy na Ukrainie. Ale czy z polityki Unii Europejskiej. To jest ogromny temat, na który już w tej chwili nie mamy czasu. Mamy czas, żeby życzyć redaktorowi Jałowiczorowi z portalu Opoka zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy. Wesołego Alleluja. Dziękuję bardzo. Ja też życzę panu proszę całej redakcji i wszystkim widzom dobrze spędzonych świąt. Pięknie, dziękuję. Mamy, proszę Państwa, zobaczymy, jak wczoraj Michał Jelonek przygotowywał się do świąt na bazarze i pytał o ceny.